55 milionów haseł, ponad 300 języków. To najprostsze liczby opisujące Wikipedię po 20 latach jej istnienia. Danych pokazujących, że Wikipedia stała się podstawowym źródłem referencyjnym dla szukających informacji i że jest największym repozytorium wiedzy, mamy więcej. Tak, Wikipedia stała się jednym z symboli świata w epoce cyfrowej, choć teoretycznie nie miała prawa się wydarzyć. Zaistniała jednak w praktyce, pokazując, że jest żywym, rozwijającym się systemem, a nie skończoną, doskonałą utopią. Czego więc życzyć wikipedystkom, wikipedystom i samej Wikipedii na kolejne dekady? Życzę, by nie tracili poczucia misji i by nie opuszczała ich energia niezbędna do rozwijania ich projektu. Potrzebujemy go wszyscy. Drodzy wikipedyści, dla Was przede wszystkim liczą się fakty. Więc na początek kilka faktów. Albert Einstein o elektrodynamice ciał w ruchu, 26 lat. Alexander Graham Bell, telefon, 29 lat. Wisława Szymborska, pierwszy tom wierszy, Dlatego żyjemy, 29 lat. Pablo Picasso, Panny z Avignonu, 26 lat. Jaki wniosek płynie z tej wyliczanki? A taki, że genialne pomysły przychodzą do głowy po 20. I tego Wam, drodzy wikipedyści, na 20. urodziny Wikipedii z całego serca życzę. Z okazji 20. urodzin Wikipedii pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój tego przedsięwzięcia. Współcześnie, jak nigdy wcześniej, mamy możliwość uczestniczenia w świecie poprzez podejmowanie małych i dużych decyzji. Dobrych wyborów dokonuje się dzięki wiedzy, a dostęp do wolnej wiedzy daje Wikipedia. Dziękuję za Waszą pracę. 20 lat Wikipedii to jest świetna okazja, żeby wikipedystom pogratulować i podziękować. Jest wiele powodów, żeby to robić, a jednym z takich bardzo istotnych wydaje mi się fakt, że Wikipedia to jest przedsięwzięcie wspólne, zbiorowe, bardzo wielu osób. I że to jest wspaniały przykład udanej współpracy, czyli czegoś, co w gruncie rzeczy jest dość rzadkie i bardzo trudne. I w dodatku jest to współpraca oparta na krytycyzmie, na wzajemnym sprawdzaniu się, kontrolowaniu, poprawianiu i ulepszaniu, a to jest wyjątkowo trudne. Wikipedystom się to bardzo wyraźnie udaje. To, co nam dają dzięki swojej współpracy, jest wspaniałe i bardzo użyteczne. No a ja podziwiam także to, jak świetnie i skutecznie współpracują. Dziękujemy. Droga Wikipedio, dzięki Tobie jest więcej, łatwiej, szybciej i bliżej. Uściski urodzinowe dla 20-latki. Dla mnie Wikipedia jest ważna w dzisiejszym świecie, bo pomaga uzupełniać i upowszechniać wiedzę o brakującej połowie dziejów, czyli o tej części naszej historii i naszej teraźniejszości, która dotyczy kobiet. Ich osiągnięć, ich dokonań, ich życiorysów, ale też ich grzechów i przewin, no bo czemu nie? I chociaż w Wikipedii ciągle tych haseł czy biogramów poświęconych kobietom jest, jak wszędzie, ledwie kilka procent, to inaczej niż wszędzie wikipedystki i wikipedyści mają doskonałą świadomość tego, że tak nie powinno być. I że te białe plamy i te luki i te braki trzeba i warto uzupełniać i to robią, za co im w dniu ich święta, za co Wam w dniu Waszego święta bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście, przygotowując research do książki, pisarz nie może się ograniczać do Wikipedii. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że bez Wikipedii moja praca byłaby po prostu o wiele trudniejsza. Nie jestem nawet w stanie policzyć, ile razy pośpiesznie szukałem na stronach Wikipedii informacji, które były mi potrzebne natychmiast. Dlatego z okazji 20 urodzin Wikipedii chciałem podziękować wszystkim wikipedystom i wikipedystkom za Waszą pracę i życzyć kolejnych 20 równowodnych lat. Dzięki wielkie i pozdrawiam, Wojtek Chmielarz. Kiedy prowadziłam badania na temat pierwszych studentek Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dotarłam na kwerendę do panu w Warszawie. I tam na moje pytanie dotyczące kontynuowania publikacji Słownika Artystów Polskich
otrzymałam dość zaskakującą odpowiedź. Pani tam pracująca powiedziała mi, że teraz publikuje się biogramy w Wikipedii i że to tam powinnam wydrukować informacje, o których się dowiem. Na początku się przestraszyłam, bo pomyślałam, że kompletnie nie nadaje się do tego, aby tworzyć artykuł w Wikipedii. Jednak 2 lata później, kiedy zdobyłam bardzo dużo materiałów o pierwszych studentkach, zdecydowałam, że jednak to zrobię. Pierwszy mój biogram dotyczył Zofii Baltarowicz-Dzielińskiej, pierwszej studentki Krakowskiej Akademii. Potem stworzyłam następne. Potem nieco się od tego uzależniłam. Zachęcam wszystkich, a szczególnie kobiety, ponieważ edytujące Wikipedię kobiet jest zdecydowanie mniej niż mężczyzn, o to, żeby włączyły się w tworzenie Wikipedii i aby też pisały o innych kobietach, ponieważ takich artykułów jest mniej. A tak poza tym, to chciałam z okazji 20 urodzin Wikipedii złożyć jej wszystkiego, wszystkiego najlepszego. To świetna robota. Wikipedia jest ważna, bo kiedy dzieje się coś ważnego i ciekawego, to za jej pośrednictwem, prawie jak za pośrednictwem mediów, można o tym poinformować świat. I muszę przyznać, że wielką radość sprawia mi fakt, że wielu moich znajomych ma już swoje konta w Wikipedii, swoje hasła, w których o nich piszecie, ale też te, które sami edytują, bo zobaczyli, jak to jest ważne, żeby dzielić się tym, co jest dobre. Korzystam z Wikipedii w swojej codziennej pracy, bo to miejsce, które nauczyło mnie, jak skutecznie weryfikować informacje. Link po linku, informacja po informacji, szukać tego, co dla nas ważne i co przydaje nam się w pracy. I naprawdę bardzo się cieszę, że Wikipedia jest z nami już od 20 lat. Tutaj nie ma wątpliwości. 100 lat to za mało. Mam nadzieję, że zawsze będziemy mogli z niej korzystać.